Jesteśmy na trzecim krajowym kongresie forów skarbników jednostek samorządu terytorialnego organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie. Jestem świeżo po wystąpieniu i panelowym, i indywidualnym, i jeszcze miałem możliwość rozmowy ze skarbnikami takiej już prawie prywatnej w ramach takiego czatu, czy wideoczatu, więc mogę powiedzieć, że jest to bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie i cieszę się, że mogę mieć kontakt z osobami, które w jakimś sensie widzę, że wręcz jakby łakną wiedzy, łakną spotkania i mogę tylko żałować, że to spotkanie nie odbyło się w formule offline'owej. Myślę, że zarówno, że ta tematyka, która była przez organizatorów zaproponowana i nie ukrywam też jak gdyby ustalona przy udziale Krajowej Rady, myślę, że goście, w szczególności no jestem pod wrażeniem tego, że absolutnie organizatorom udało się naprawdę pozyskać bardzo ciekawych panelistów, no, dwóch ministrów na otwarciu debaty, pan prezes fundacji, no, pan przewodniczący Krajowej Rady i tutaj eksperci, którzy będą występowali dalej z ministerstwa, to naprawdę jest grupa osób, której na pewno warto posłuchać. I nierzadko się zdarza taka okazja, żeby wchodząc na konferencję online'ową w jeden dzień można było tyle ciekawych rzeczy usłyszeć od tylu różnych osób, co pokazuje też różną optykę i myślę, że to jest taka główna zaleta tego spotkania. Nie jest to pierwsze spotkanie, w którym ja uczestniczę w trakcie pandemii z osobami ze sfery samorządu terytorialnego i wydaje mi się, że ta formuła, kiedy właśnie jest wystąpienie panelowe, potem są te wystąpienia indywidualne, a potem jest możliwość kontaktu właśnie bezpośrednio z uczestnikami w formie zadawania pytań, gdzie występuje też moderator, który ułatwia trochę tą pracę tej osoby, która jest tym ekspertem i jak gdyby odpowiada na te pytania, to wszystko jest dość zgrabnie pomyślane i dziękuję bardzo, że organizatorzy starali się i udało im się stworzyć uczestnikom i również prelegentom takie komfortowe warunki pracy.